Czytał, bo ja mam te wszystkie dokumenty rodzinne, to bardzo to smutne wydarzenie dla całej rodziny. Proszę, kolejny. Jakie techniki operacyjne pan generał stosował podczas swojej pracy w wywiadzie? Jakie techniki operacyjne? Ja panu powiem, dla mnie najtrudniejszą sprawą to była kwestia łączności. Wie pan, bo można wiele rzeczy zdobyć w wywiadzie, tylko trzeba jeszcze je przekazać. A tak się składa, że ja byłem na terenie, na którym Amerykanie wówczas nie pozwalali otworzyć jakiejkolwiek placówki, ani konsularnej, ani dyplomatycznej. W związku z tym przebywałem, jak to się mówi ładnie. Kiedy to były, wie pan, na wydra, jak to się po polsku mówi, raz to się przyznam, że kupiłem dwa nowe Samsonite, duże, wypełniłem je ponad 40 kg tajnej dokumentacji. Nie mając innego wyjścia, musiałem coś z tym zrobić i postanowiłem je odwieźć do Chicago. Wykupiłem bilet pierwszej klasy, dlatego że wtedy nie było limitu z tym, że mogłem wejść z tymi walizkami na pokład, nie musiałem ich nadawać. Oni oczywiście obserwacje miałem ze sobą, byli ze mną, kiedy kupowałem bilet, no i obstawili ten miejsce, gdzie je prześwietlano, te walizki. Więc w tych walizkach nie było niczego innego, nie brałem żadnych przyborów toaletowych, żadnych, tylko były papiery. Więc miałem nadzieję, że jak to zobaczą, to, że tak powiem, potraktują mnie łagodnie i te papiery, że tak powiem, nie poproszą o otwarcie. Natomiast ja tak w swoich myślach wtedy zastanawiałem się, jak poproszą o otwarcie, czy mam ręce złożyć z przodu czy z tyłu. To było jedyne wyjście, po odejściu do Chicago wynająłem samochód. Podjechałem pod placówkę polskiego konsulata, ale to nie był pan konsulat generalny, w związku z tym ten się mieścił akurat na 39 piętrze. Na dole był strażnik, który otwierał elektryczne drzwi, żeby dojść do windy. Więc tego też nie ryzykowałem, zaparkowałem na wariata samochód, tak żeby mieć jednym okiem widok na niego. Obserwacja była cała wokół i podszedłem do tego gościa, skorzystałem z telefonu, zadzwoniłem, żeby mój kontakt zszedł na dół, on zszedł na dół i idąc do samochodu, ja mówię, wiesz, mam dwie walizki dokumentów. On miał paszport dyplomatyczny, miał dzieci w szkole i tak dalej, więc on do mnie mówi, to ty idź, a ja się będę rozglądał. No więc ja niosłem, on się rozglądał, gdzieś mnie tam przez restaurację przeprowadził i na szczęście wjechaliśmy na to 39 piętro i ja powiem szczerze, te walizki nie położyłem, rzuciłem na tą podłogę, on je opróżnił. Wróciłem prosto do Los Angeles, wracałem samolotem, to już był nocny lot i Amerykanie to nazywają Red Eye Special, bo wysiadając z samolotu, każdy ma czerwone oczy, to zmęczenie. Także wysiadłem z tego samolotu, jak wróciłem do domu, to się ciężko pochorowałem, ale to stres, że tak powiem, odreagował. On zresztą też pierwszą depeszę, jaką wysyłał, to nie mówił, co było w środku, tylko ile kilogramów. Trwało parę dni, zanim mnie wywiózł na inny punkt kontaktowy, żeby były przygotowane do przesłania workiem kurierskim. No tam się znajdowała wtedy cała dokumentacja dotycząca samolotów myśliwskich amerykańskich. Chodziło o radary, jak i o tak zwany Target Acquisition System, który służył jakby do namierzania i wycelowania rakiet, bo jak pan wie, nawet F-15 wtedy stosując rakiety Phoenix, one się nazywały, mógł wystrzelić nawet nie mając najmniejszego kontaktu drogowego z samolotem i 6 obiektów naraz mógł podjąć i 6 obiektów zlikwidować przy jednym naciśnięciu spustów. Było tam szereg bardzo istotnych rzeczy, ale to różne przygody, bo kiedyś musiałem przywieźć do Polski pewnie jeden z najciekawszych dokumentów, on był tak zwany LPIR, czyli the Low Probability of Intercept Radar, czyli radar, cichy radar, to jest krótko mówiąc, to było potrzebne do tej technologii stealth, to jest nie tylko odbijanie promieni radarowych, ale również się wychwytuje pracę radaru lub też wyziewy silnika, więc to wszystkie te technologie razem dopiero tworzą stealth. Przywiozłem do Polski i tak zwany również teatr zagrożenia w Europie, to są niebywałe dokumenty, bo na tej podstawie się w ogóle buduje programy, które mają zwalczać te, a nie inne
stosowane przez nieprzyjaciela środki. Przywiozłem, ja zawsze odbywałem spotkania w lokalach kontaktowym, konspiracyjnym, nie wchodziłem do gmachu wywiadu. No i ten człowiek, jak mu to wręczyłem, to no, chyba pewnie z niedowiary zaczął mi grozić. Mówi, że osoby, które tutaj ewentualnie postępują w sposób nieprawidłowy, zdradziecki, to kończą marnie w Polsce. Więc byłem wściekły do tego punktu, że rzuciłem się na niego, żeby wyrwać te papiery. Mówię, oddaj je, to ja je z powrotem odwiozę. No ale on, widząc tą moją furię, złapał w życiu do teczki. Już go nigdy w życiu więcej nie widziałem, zmieniono go. Był już inny naczelnik akurat tego wydziału. Także różne są, chyba przygody, ale nie ma rzeczy trudniejszej niż łączność. Można rozmaite, można przekonać wielu ludzi do współpracy, ale jest kwestia, wie pan, to jest najsłabsze ogniwo wywiadu, to jest utrzymywanie łączności. Panie generale, czy mógłbym prosić o omówienie pana roli w wywiezieniu oficerów CIA z Iraku w 1991 roku? Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Od razu mówię tak samo od razu, żeby nie było żadnych wątpliwości, z jakimś przewiezieniem czołgu Abrams z Turcji też nie. Jedyne, co mogę powiedzieć odnośnie tych panów z Iraku, to ja wtedy byłem jeszcze szefem PEDEX-u i no oni te brudne swoje ubranka tam, w których dotarli do Warszawy, to zamieniali, kupują w sklepie PEDEX, zresztą ich widziałem, który się mieścił tam na pierwszym piętrze budynku hotelu Marriott, bo ja tam miałem też biura swoje, także oni się tam ubierali. To jedna rzecz, a druga to później, kiedy przyleciała delegacja amerykańska dziękować za tą operację, na czele tej delegacji stał ówczesny szef CIA o nazwisku Webster. Działacz Webster, czyli sędzia Webster, to jest ten sam, który jakby, mogę powiedzieć, mnie aresztował, bo kiedy ja byłem aresztowany, on był szefem FBI. No i ja dla niego rezerwowałem korty tenisowe w Warszawie, w przypadku, gdyby chciał zagrać w tenisa. To są moje jedyne związki z operacją iracką lub od razu, jak mówię, ja sobie też często dostaję pytania o wwiezienie czołgu z Turcji. Wie pan, ja się takimi rzeczami nie zajmowałem, ja miałem inne zadania i byłem okropnie zajęty też z tego powodu, co robiłem. Panie generale, jakie według pana cechy powinien posiadać dobry oficer wywiadu? Wie pan, ja panu powiem tak. Na pewno niekoniecznie musi kończyć szkółkę, jak to wielu teoretyków, wie pan, bo ja znam wielu oficerów, którzy skończyli szkołę i też szkoda czasu, bo pierwsze, co trzeba mieć, to jest nieprawdopodobną ilość zdrowego rozsądku. Druga rzecz, fenomenalną łatwość nawiązywania kontaktu. To jest w ogóle coś, bez czego się nie da żyć. Powinien dobrze znać język i nie, jak to bywa, że jak tatuś zdecydował, żeby ktoś został oficerem, to on się dopiero języka na szkółce uczył. Wie pan, to trzeba jechać w teren, znając ten język i trzeba potrafić się wtopić w środowisko, w którym się przebywa. Ja tylko pracowałem przez pół roku w Chicago i potem zapadła decyzja o otwarciu biura w Los Angeles. Wie pan. I powiem szczerze, że jechałem zupełnie w ciemno. Oczywiście, jeżeli ktoś dzisiaj nawet jeszcze weźmie, zatoczy tak zwany 60-milowy krąg wokół Los Angeles, to jest państwo numer 11 na świecie, a Kalifornia, jeżeli chodzi o gros national product, to jest państwo numer 6. Tak, taki to jest potencjał tego rejonu. Ja oczywiście szukałem rozmaitych kontaktów, spotkałem wielu wspaniałych pilotów, bo tak się to składało, że ci nasi piloci z RAF-u, oni zwykle z Anglii wyjeżdżali, bo Anglia była dla nich gościnna tylko do czasu wojny, potem raczej sugerowali, żeby się wynieśli. Oni wielu wyjechało najpierw do południowej Ameryki, głównie do Brazylii i potem chyba ze względów klimatycznych kończyli w Kalifornii. Poznałem tam między innymi taki dosyć prosty człowiek, on był w tym samym biznesie oprawiarkowym.
obrazowym oponiem się nazywało naprawdę Waldek Soszyński, ale występował potem pod nazwiskiem Bill Gray, on zmienił, mówi, że dla biznesu to jest lepiej. To jest taka dosyć legendarna postać, dlatego że on był pierwszy, który ratował całą załogę Liberatora strąconą nad kanałem La Manche, latał na bombowcach. Zawsze z dumą mówił, że ze 38 razy rzucał bombę na Niemcy. Jak mówił, jest to prosty chłopak spod Kalisza. I ten człowiek właśnie za to otrzymał wysokie oznaczenie wirtuty militarnej. Był jednym z tych, który niósł trumnę generała Sikorskiego w trakcie jego pogrzebu. Po latach tam jeszcze był inny wspaniały pilot, nazywał się Werner Kirchner. Miał takie niemieckie nazwisko, ale to wybitna postać, człowiek, który jego Stasiu Skalski obserwując w swoim dywizjonie, ja zresztą Stasia Skalskiego właśnie też dobrze poznałem, potem po powrocie do Polski, mówi, wiesz, Werner, nie jesteś za mądry, żeby cię tutaj Niemcy zastrzelili, bo niebywale utalentowany człowiek i Stasiu zalatuje wyniesienie londyńskiej szkoły technologii, czy technik, jak się nazywa, potem skończył błyskawicznie MIT. A kiedy ja byłem w Kalifornii, on był wiceprezydentem Teledyna i był twórcą wszystkich paliw do wszystkich rakiet, zarówno, znaczy mówię o paliwach płynnych i stałych, do wszystkich rakiet amerykańskich. Człowiek wielkiej godności i on napisał, kiedy wracały prochy generała Sikorskiego do Polski, on napisał list, zresztą mam ten list, on napisał do Gotowalu, tak się nazywał wtedy szef dowódca wojsk lotniczych. Napisał mi, że tutaj jest taki Waldek Soszyński, co prawda on jest bombowiec, bo oni tam siedzieli na myśliwców i bombowców, mówię, ale bardzo w porządku człowiek i że może by jednak skorzystać z tego i symbolicznie, żeby też te profil niósł, ale gotowałem nigdy nawet nie odpowiedział na ten list Kirchnera. Poznałem wielu innych wspaniałych ludzi, takich jak Kazimierz Tarczyński, który urodził się w Ameryce, miał tablicę rejestracyjną polską, napisane było czuwaj. I on jak zmieniał samochody, tablica zawsze zostawała ta sama. Wybitny człowiek, nie ma samolotów bojowych bez jego udziału, to znaczy on miał najgłębszy tank do twardego chromu, pokrywania tam części tych landing gears i tak dalej twardym chromem. Także Kazimierz Tarczyński też wprowadził mnie do najwspanialszych firm i tak dalej, i tak dalej. Ale to co mówię, jeszcze raz trzeba się wtopić w rejon, trzeba szybko adaptować się też i ze swoim dialektem do rejonu, w którym się pracuje. Oczywiście trzeba być odważnym, ale roztropnym, nie z brawurą. Działa się w bardzo trudnym terenie, no i trzeba oczywiście liczyć na to, że nikt nie zdradzi, bo tak jak było w moim przypadku, chociaż zdradził mnie oficer o nazwisku Koryciński, który poprosił o azyl w Stanach Zjednoczonych, samolotu o azyl poprosił w Szwecji. Z tym, że muszę powiedzieć, że to była jakby tylko przyspieszona egzekucja, dlatego że na terenie Rosji był bardzo skuteczny agent francuski, który był Farwell, zresztą jest film i książka na ten temat, i on dostarczał ogromną ilość dokumentacji.